Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak kilka zdań o protestantyzmie. Zobaczyć, gdzie jest po prostu ten istotowy mankament protestantyzmu, ten element, który czyni z protestantyzmu żenującą żenadę. Dlaczego protestantyzm jest żenujący? Dlaczego jest słaby i alogiczny? Otóż, moi drodzy, obserwując reakcje protestantów, chociażby nawet z ostatnich kilku dni, tak? Kiedy mówimy sobie o jedności Kościoła Chrystusowego, niepodzielności Kościoła Chrystusowego, o zamyśle Chrystusa względem Kościoła, tak? Jedna owczarnia, jeden pasterz. Co nam tutaj proponował pan Kamil? No, może się jeszcze odezwie. Co nam proponuje pan Rafał? Podział na 50 tysięcy sekt. Tak, pan Kamil pisze, że ten Kościół Chrystusowy składa się właśnie z tych wszystkich kościołów chrześcijańskich. Pan Rafał pisze, wczoraj żeśmy czytali, że każdy kościół protestancki za głowę ma Chrystusa, tak? Moi drodzy, jaki jest główny problem właśnie, albo ten element, główny element, który czyni, albo jeden z głównych elementów, który czyni protestantyzm żenującą żenadą, to jest to, moi drodzy, że protestantyzm, jak sama nazwa wskazuje, musi protestować, tak? Protestować przeciwko prawdzie rzymskokatolickiej i stawia tezy. Ale to, co brakuje tym tezom, to braku logicznych wniosków. Stawia tezę bez myślenia, bez żadnych, nie wyciągając żadnych logicznych konsekwencji, ponieważ protestantyzm jest indolencją umysłową. I tutaj mamy właśnie na przykładzie chociażby tych naszych ostatnich rozmów na temat jedności Kościoła. Teza pana Rafała. Każdy z kościołów protestanckich, głową każdego z kościoła protestanckiego jest Chrystus. Teza. Żeby tylko zaprzeczyć, że jest jeden kościół, którego głową jest papież, tą widzialną głową, tak, paś owce moje, no to protestanci sobie robią 50 tysięcy, tak? Oczywiście to nie jest limit, to jest bez limitu, tak? Bo ten licznik coraz to nowszych zborów i kościołów protestanckich ciągle chodzi, 24 godziny na dobę, tak? I moi drodzy, i wczoraj żeśmy sobie mówili o tym i dzisiaj właśnie chciałbym to szczególnie pokazać palcem. Teza, głową każdego protestanckiego kościoła jest Chrystus. O, żeby tylko kontrze postawić się do Kościoła Chrystusowego. Tylko zobaczmy, moi drodzy, jaka jest logiczna konsekwencja tak postawionej tezy. Logiczną konsekwencją tak postawionej tezy jest, że Chrystus jest głową Kościoła, który nie wierzy w Jego bóstwo. Ten sam Chrystus jest głową Kościoła, który wierzy w Jego bóstwo. Ten sam Chrystus jest głową Kościoła, który wierzy, że Chrystus jest Bogiem, ale stworzonym. Ten sam Chrystus jest głową Kościoła, który wyznaje, prawda, zbawienie wszystkich ludzi. Ten sam Chrystus jest głową Kościoła, który wyznaje przeznaczenie. Tak jak żeśmy tu słuchali jakiś czas temu pastora Kurylasa. Jasiu do piekła, Krzysiu do nieba, bo Jasiu nie dostał łaski, tak? A więc sam Chrystus występuje w różnych sprzecznych wersjach. I co? Jeden Chrystus, tak? Jest Bogiem, nie jest Bogiem, jest Bogiem stworzonym, jest człowiekiem, tak? Widzicie tutaj logiczną konsekwencję takiego myślenia. Ale teraz, czy można powiedzieć, że Chrystus, który jest Bogiem, może być głową Kościoła i pouczać swój Kościół, którego jest głową, że nie jest Bogiem? Chrystus, który jest Zbawicielem świata, czy może być
jednocześnie głową kościoła i pouczasz swój kościół, że nie jest zbawicielem całego świata, tylko co drugiego. Widzicie tutaj absurd. Protestantyzm stawia tezę, ale nie widzi, nie jest zdolny intelektualnie, nie jest zdolny rozwinąć tej tezy, znaczy spojrzeć na logiczne konsekwencje. Bo to jest logiczna konsekwencja, to co sobie teraz mówimy. Więc jeszcze raz, jeśli Chrystus jest głową każdego protestanckiego kościoła, a ich jest 50 tysięcy, to znaczy, że Chrystus jest sprzeczny i podzielony sam w sobie, istotowo, bo raz jest Bogiem, raz nie jest Bogiem, albo jest Bogiem stworzonym, tak? A więc czy Chrystus może być w swoim bóstwie podzielny, w swej istocie podzielny na 50 tysięcy głów, na 50 tysięcy odłamów, których uczy najrozmaitszych Ewangelii, nawet siebie samego przedstawia w różnych wersjach sprzecznych, bo albo jest Bogiem, albo nie jest Bogiem, albo jest Bogiem tylko stworzonym, albo no. Moi drodzy, tu wszystko już przeszło przez ten kanał. Czy Chrystus jest podzielony? To pytanie stawia święty Paweł. Żadną miarą. Moi drodzy, logiczną konsekwencją tak postawionej tezy, jaką pan Rafał nam postawił, jest, że Chrystus jest... Nie, jak to się mówi po polsku? Mi brakuje słowa, ale po prostu jest połamany w swej istocie. Jest po prostu Chrystus sam nie wie, kim jest. Chrystus nie zna swej tożsamości, bo albo jest Bogiem i jest głową Kościoła, który wierzy w Jego bóstwo, albo jest, nie jest Bogiem i jest głową Kościoła, który głosi, że nie jest Bogiem, tak? I że nie jest Bogiem, tak? Czyli bo, albo jakimś stworzonym Bogiem, jak tutaj też nam próbowali sugerować, co po niektórzy. Czyli zobaczmy, protestantyzm stawia tezy, do których dopasowuje Chrystusa i Biblię. Kościół rzymskokatolicki z Chrystusa i ze Słowa Bożego wyciąga tez. To jest różnica, stawianie tez i później pod te tezy dorabianie Pisma Świętego. To jest protestantyzm. Kościół rzymskokatolicki otwiera Słowo Boże i wyciąga tezy. Wyciąga to, co jest w Słowie Bożym. Natomiast protestantyzm je stawia, a później dorabia koncepcję. I mamy tutaj koronny przykład właśnie takiego manewru u Lutra. Nie ma czyśćca. Otworzył Słowo Boże i co zrobił? Powinien uwierzyć, gdyby czytał Słowo Boże, nie? No ale co zrobił? Otworzył i wyrzucił sobie 7 ksiąg. Bo nie ma modlitwy za zmarłych, nie ma. Czyli postawił tezę, a później przerobił całe Pismo Święte. Zubożyło 7 ksiąg. Rafałek, nasz drogi, i wielu tu protestantów stawia tezę. Zbawienie z łaski za darmo, tak? Co robią ze słowami Chrystusa, który mówi, że żeby się zbawić, trzeba zachowywać przykazania? Nauka przed krzyżem. Czyli nie obowiązuje. Biblijnie wierzących chrześcijan te słowa nie obowiązują. Tu nam tutaj przecież pan Rafał i jeszcze inni pisali, że to Chrystus mówił w Starym Przymierzu, że to Chrystus mówił pod prawem, po krzyżu wszystko jest inaczej. Ile żeśmy się tego tutaj nasłuchali, tak? A więc jest teza, a później, żeby tą tezę usprawiedliwić, co robią? Unieważniają słowa Chrystusa. Moi drodzy, protestantyzm jest pełen takich właśnie alogicznych tez, znaczy każda teza jest antybiblijna, tylko po prostu
logiczna konsekwencja tych tez, logiczne konsekwencje tych tez są po prostu żenadą. Robią z Chrystusa właśnie kogoś, kto nie zna, kto nie wie, kogoś, kto nie wie, kim jest. A tu już jest po prostu przegięcie i to nawet nie jest przegięcie, to jest złamanie Chrystusa. Bo przegięcie, no to jak coś się przegnie, no to jest całe. Rura jak się przegnie, no to jest krzywa, ale jest cała. Oni łamią tą rurę, łamią Chrystusa na 50 kawałków, tysięcy. Moi drodzy, zobaczmy tutaj chociażby nawet na przykładzie naszego drogiego pana Rafała i też na przykładzie naszego pana Kamila, który też tutaj pisał ostatnio, nie? O wielości kościołów i tak dalej, i tak dalej. Pan Rafał tutaj wyraźnie się po prostu wkopał, że tak powiem, ponieważ cytuję tekst, stawia tezę, że jest 50 tysięcy sekt. A następnie cytuję fragment, który pogrzebie całą tą protestancką nawijkę o wielorakości kościołów, różnorodności i tak dalej. Bo cytuję 10:16 Ewangelii Świętego Jana, że mam jeszcze inne obce i te muszę przyprowadzić i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. No ale dla protestantów właśnie jedna owczarnia to znaczy 50 tysięcy owczarni i jeden pasterz to znaczy bez pasterza. Czyli Rafałek nasz drogi stawia tezę, że Kościół, że są różne owce, tak? Chrystus mówi o innych owcach, ale mówi i te muszę przyprowadzić, tak? I nastanie jedna owczarnia. Protestantyzm nie jest jedną owczarnią, tak? I zobaczcie, gdzie tu jest logika cytować fragment, który otwarcie mówi i potwierdza rzymskokatolicką naukę o jedyności Kościoła i o jedynym pasterzu, a protestanci nie wiem właśnie do jakiego stopnia perwersji umysłowej osiągnęli, doszli, żeby w tym jednym pasterzu, jednej owczarni widzieć 50 tysięcy samopaśnych kościołów. Poza tym jeszcze tak na marginesie, zanim sobie przejdziemy do Łodzi Piotrowej. Zobaczmy, tutaj też pojawiły się reakcje pani Magdy, Megawity, tak, że my słuchamy ludzi, ludzkich nauk. Przepraszam, zobaczcie, tak tezy, że my słuchamy ludzi, przeklęty każdy, kto ufa człowiekowi, my słuchamy papieża i plują na nas. Tak? I to ma być antykatolickie, przepraszam. A kogo słucha 900 milionów protestantów, jak nie pastorów? A pastorzy to są bogowie? Każdy pastor to Chrystus? Nas przeklinacie, że my słuchamy ludzi. Podczas gdy 900 milionów protestantów maści wszelakiej słucha pastorów. A pastorzy to jeszcze raz, czy każdy pastor to Chrystus? Słuchają Chrystusa czy pastora, człowieka śmiertelnego i grzesznego? No i co tutaj protestantyzm odpowie? Oskarżają nas o coś, potępiają nas o coś, że nie żyjemy Słowem Bożym, bo słuchamy ludzi. A co mówi Słowo Boże? Kto was słucha, mnie słucha? Czy na Areopagu w Grecji Grecy słuchali Chrystusa, czy świętego Pawła, czyli grzesznego człowieka? Będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie 1:8. Idźcie i nauczajcie. To kogo Chrystus posłał nauczać, głosić Ewangelię? Siebie samego posłał, rozmnożył się na 12 apostołów, czy posłał zwykłych, grzesznych, śmiertelnych ludzi? Zwykłych, grzesznych, śmiertelnych ludzi posłał z nakazem nauczania. No ale nie, my jesteśmy przeklęci, bo my ufamy człowiekowi i tak dalej. Czyli Koryntianie, Efezjanie, Galaci też byli przeklęci, bo słuchali świętego Pawła i wierzyli jego słowom, tak? No właśnie, ale to jest protestantyzm, który jest po prostu buntem majtków na okręcie. Moi drodzy, Chrystus otwarcie mówi o jedyności pasterza i jedyności jednej owczarni.
Mamy przepiękny przykład, moi drodzy, burzy na jeziorze, gdzie wszyscy są na jednej łodzi, tak? Apostołowie i Chrystus śpiący na wezgłowiu, tak? Burza się zerwała, łódź się zalewa, giniemy, tak? A Jezus ucina komarka. Łódź nabiera wód. No i dopiero, Panie, ratuj, nie obchodzi się to, że giniemy, nie? No i Jezus mówi, spokój, nie? I wszystko się ucicha, ucicha, ale mówi, dlaczego tak bojaźliwi jesteście, nie? Moi drodzy, jest to genialny obraz Chrystusa i Kościoła jako jednej łodzi. Wszyscy apostołowie tam byli. Jedna łódź z Chrystusem na pokładzie. Nie 50 tysięcy łódek. I moi drodzy, łódź Chrystusowa, łódź Piotrowa, łódź Kościoła Chrystusowego jest jedna. Z jednym kapitanem. A protestantyzm, czym jest protestantyzm? Protestantyzm to takie właśnie pokładowe majtki, prawda, które się zbuntowały, wysadziły kapitana przez za burtę i dorwały się do steru. Wysadzili okręt w powietrze, rozbili o skałę i na 50 tysięcy kawałków, moi drodzy, i co? Jeśli okrętem przymierza się chociażby z Oceanu Indyjskiego i portem przeznaczenia jest port na przylądku w Alasce, tak? Port w Alasce. Tam jest port docelowy. To łodziem, nawet jeśli nabiera fale, to z Oceanu Indyjskiego do Alaski się dopłynie. Protestantyzm. Na 50 tysięcach kawałków, co zostało z wysadzonej łodzi, tak dryfują sobie. Powodzenia wam życzę w dotarciu do portu przeznaczenia na Alaskę. Trzymają się jakiejś deski, jakiegoś kapoka, jakiegoś wiosła, o, i tak se dryfują. Pięciu trzyma się jednej deski, ten tam kaduba, ten jakiś tam steru, jakiegoś wszystkiego tego, co drewniane i pływa, nie? I tak sobie dryfują i myślą, że mają wielką łódź. To jest protestantyzm, to jest obraz protestantyzmu. Trzymają się deski, czyli tego, co zostało z okrętu i myślę, że są na wielkim Titaniku. To jest właśnie ból protestantyzmu, którego protestanci nie są świadomi. Myślę, że są na Titaniku, a trzymają się rozwalonej burty. Na otwartym oceanie. Chrystus mówi, uderzcie w pasterza, a owce się rozproszą, tak? Czym jest protestantyzm? Rozproszone owce. Bez pasterza. Owce potrzebują pasterza. Dlatego Chrystus odchodząc mówi do Piotra, paś owce moje. Protestanci o tym wiedzą, czytają to, ale dla nich to paś owce moje to znaczy, że tak ma paść, że jednak owce mogą sobie iść w samopas. Protestantyzm jest w sposób jaskrawo, radykalnie antybiblijny, antychrystusowy, jaskrawie antychrystusowy. Tym jest protestantyzm. Jeden pasterz, nie. Jedna owczarnia, nie. Paś owce moje, nie. Samopas. Słuchajcie apostołów. Kto was słucha, mnie słucha. Nie. Przeklęty, kto wierzy w człowieka, kto słucha człowieka, my słuchamy papieża i tak dalej, tak? To wychodzi na... Pokażcie mi, protestanci, w Słowie Bożym fragment, gdzie Chrystus mówi apostołowie, żeby słuchać tylko Chrystusa, a nie człowieka. Pokażecie mi to? Pięć wersetów. Pięć. Bo ja wam pokażę bardzo dużo fragmentów, gdzie jest mowa o tym, że trzeba słuchać człowieka. Pokażcie mi pięć wersetów.
gdzie jest nauka, że nie można słuchać człowieka, tylko trzeba słuchać bezpośrednio Jezusa Chrystusa. Gdzie Chrystus o tym mówi, że nie słuchajcie ludzi, tylko mnie? Gdzie apostołowie o tym mówią? Nie słuchajcie nas, tylko Chrystusa. 5 wersetów. 5 wersetów z Nowego Testamentu, gdzie jest ta nauka. To nie powinno być dla was trudne, skoro jesteście biblijnie wierzący. 5 wersetów, które jasno mówią. Nie możecie słuchać nauk ludzkich. Tak ma być napisane, bo wy to gadacie. Tylko, że nic nie jesteście w stanie podeprzeć Słowem Bożym. Tak samo, jak nie jesteście w stanie podeprzeć Słowem Bożym samopaśnych sekt, które wierzą każda jak chce. Lejecie wodę, tak. Ryb mało, czyli Słowa Bożego. Jesteście zbuntowanymi majtkami, co wysadzili pokładowymi, co wysadzili statek w powietrze i sobie tak dryfujecie, trzymając się desek. Tym jest protestantyzm. I macie, póki życia wam zostało, możliwość wsiąść do prawdziwej łodzi Chrystusowej, którą jest święty Kościół rzymskokatolicki. Możecie to jeszcze zrobić. W przeciwnym razie, dryfując przez otwarte oceany, no, nie odmawiam wam szansy, że gdzieś was wyrzuci woda na ląd, czyli ocalejecie. Ale też nie należy brać pod uwagę, nie należy wykluczać faktu, że się zatopicie, czyli pójdziecie na potępienie. Za zatwardziałość. Za grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bo otwarcie Słowo Boże mówi o jednej owczarni, jednym pasterzu. Otwarcie Chrystus przekazuje władzę Piotrowi. Nie, 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 nie. Prawdziwe ciało. Nie, prawdziwa krew. Nie, nie. Zbawienie, zachowuj przykazania. Nie, 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 nie. To nie może was potopić, pogrążyć w czeluściach oceanu, czyli w piekle na potępienie. Odpuśćcie trochę i zacznijcie myśleć. Przestrzegam was i Słowo Boże przestrzega przed zatwardziałym stanowiskiem względem prawdy. Tak jak Żydzi, Chrystus mówi, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony, a tym grzechem jest zatwardziałość, ślepota, którą okazywali Żydzi na słowa i na znaki Chrystusa. I wy jesteście spadkobiercami żydowskiej ślepoty i zatwardzenia na prawdę Chrystusa. Bo nic nie potraficie uzasadnić. Pluć tak, ale nic uzasadnić. Więc jeszcze raz. 5 wersetów, gdzie jest Chrystus, mówi otwarcie, że nie słuchajcie żadnego człowieka, tylko mnie. Tak? Wersety, które potwierdzają 50 tysięcy sekt. Gdzie Chrystus o tym mówi, że będzie 50 tysięcy różnych moich owczarni, które będą sobie wierzyć inaczej. Pokażcie mi świętego Pawła i któregoś z apostołów, który akceptuje różne Ewangelie, różne odcienie, że jest inna Ewangelia, ale dobrze, bracie, klepnąłeś formułkę. Macie to wykazać. Choć z góry wiem, że nie wykażecie, bo tego nie ma. Ale jesteście biblijni, tak? Tylko, że nic w Biblii nie potraficie wykazać. A jak próbujecie, tak jak Rafałek, cytując 10:16, no to sam się pogrąża. No ale tak już jest protestantyzm samopogrążający się. Pozdrawiam.